Pogoda piękna, więc możemy nagrać film o kombajnie. Żeby mieć kombajn używany, trzeba mieć garaż z pełnym asortymentem starych kluczy, wkrętów, przecinaków i takich rzeczy. Idziemy do kombajnu. Klas Dominator, rocznik 86. Na co zwrócić uwagę przy użytkowaniu i kupowaniu? Ogólnie wygląd zewnętrzny. Widzicie blachy, oryginalne, nie bardzo pokrzywiony, całkiem dobry stan. Na felgach najczęściej jest wybity rocznik, bo często gęsto tabliczkę handlarze zacierają, żeby nie było widać rocznika. Czemu? Nie wiem czemu. Patrzymy tutaj. Cepy mają nie być za bardzo starte. A z tyłu, zobaczcie, tam jest takie druciki, to jest sklepisko. Też mają być proste druciki, bo wybijają je kamienie. No i później cienko to wszystko muci. Tutaj jeszcze jest wybity raz rocznik 8.6. Przewody patrzymy, czy suche, bo się będą lały, to będzie kiepsko. Siłowniki, czy suche, czy mokre, też patrzymy. Jak zostawicie na zimę siłowniki podniesione w górę, nawet oparty header na pniakach, na wiosnę będą lać. Musi być opuszczone, siłowniki muszą być schowane. Te i te drugie od grabi tak samo. Grabie niepokrzywione. Tutaj drewienko, widzicie, jest pęknięte. Trzeba zrobić wał podający zboże do środka. Niepokrzywiony cały. Trzeba na to też zwrócić uwagę. Kosa jedna, kosa druga zapasowa. Jak wam się urwie ząbek na polu, to trzeba zjeżdżać, bo się nie da kosić. Dlatego warto mieć z sobą zapasową kosę. Tutaj ważna sprawa. Jak montujecie kosę, trzeba patrzeć, smarować, żeby nie było luzu. Jak będzie luz, będzie urwało kosę. Parę razy urwie kosę, a później od wibracji zacznie tutaj pękać tędy ten metal. Zmęczenie materiału, normalne. Idziemy dalej. Tutaj pod spodem, akurat w tym modelu jest tak to zrobione. Widzicie? To jest, tu na to idzie blacha. I to jest bardzo ważne, żeby tą blachę otwierać, jak macie kamienie na polach codziennie, i tutaj się wysypuje kamienie, żeby to jest taki odstojnik dla kamieni, żeby miało miejsce następne kamienie, bo tu swoim ciężarem upadają w dół i dzięki temu nie wlatują dalej z tyłu na młotkarnię. Idziemy dalej w tym kombajnie. Obroty są równe w środku, a tu się reguluje szybkość pracy wialni. Im szybciej, tym bardziej wywija. Przy owsie trzeba zmniejszyć, żeby nie wywiało całego owsa. Tak daję przykład oczywiście. Przy cięższych pszenica pręży to zwiększyć, może być wiatr mocniejszy, żeby to pracowało i ładnie wywijało odwiewało całe zboże. Tutaj regulacja. To jest akurat, nie trzeba zmieniać siatek, tylko regulujemy. Tym przód i w tył, tutaj. Jeśli dziury na dole zrobimy większe, to na pół bin, na groch. Jeśli mniejsze, to na zboże, jeszcze mniejsze na gorczyce. Sieczkarnia. Z tyłu. Tu regulujemy też nawiew. Dwie wajchy. Ciach. Mocno. Wywiewa słabiej, tak jak wam mówiłem, mocno, tak jest słabiej, czyli do owsa. Jak tak, to będzie mocniej do cięższych zbóż. Też trzeba o tym pamiętać, żeby nie wywiało wam całego owsa do tyłu na pole, a nie została tylko jedynka. To są panewki na klawiszach. Te mają trochę luzu, ale jeszcze powinny wytrzymać bez problemów. Sieczkarnia, jak nie chcecie z tyłu zbierać całej słomy, no to się przydaje. Tutaj rysunek poglądowy. Teraz do transportu jest złożona na to. Tutaj może być hak, podpinamy furę. W ten sposób. Dwójka do sieczkarni. Trójka obniżamy. Tutaj u góry otwieramy cały
żeby się muciło do czego? Do balowania słomy. Paski klinowe mają być patrzymy, bo tutaj takie śruby chodzą i zboże przesuwają, czy to nie jest przerdzewiałe, bo często jak stoi na dworze, to jest przerdzewiałe, jak się go tutaj widzicie, można odkręcić, jak się tego nie wyczyści, no to po paru latach wszystko rdzewieje. Opony się nie ścierają bieżnie, tylko co? Pękają ze starości, na to trzeba patrzeć, ten już są, widzicie, popękane, jeszcze może z rok, ze dwa wytrzymają, ale trzeba myśleć już o tym, żeby nie zmienić. Wszystkie podajniki. Nie ma jeszcze podajniki, trzeba napinać. Tu są łańcuchy, jak się nie napnie, to tutaj w tym miejscu wytrze dziurę i do wymiany. O to też trzeba dbać. Paski klinowe. Paski. Wszystkie mają być napięte, ale nie za bardzo. Jak za bardzo, pójdzie łożysko albo będzie przenosić wszystkie wibracje na kombajn, czego też nie chcemy. Tutaj jest tabliczka, akurat handlarze tego nie zamazali. W środku siadamy w kabinie, odpalamy, patrzymy, czy silnik chodzi ładnie, równo, czy odpala fajnie. Następnie, jak się trochę podgrzeje, podnosimy header do góry, wszystko, włączamy wialnię. Słuchamy, czy z tyłu coś nie bije, to jest też bardzo ważne, teraz nie będę odpalał, bo wyjęty jest akumulator. Na rozgrzanym silniku, na rozgrzanym, patrzymy, czy nie kopci, bo najczęściej kopci przy rozgrzanym silniku i patrzymy wtedy, jak podnosi. Niech pochodzi trochę, podnosicie w dół, w górę, patrzycie na siłowniki, czy nie robią się mokre, czy nie były wytarte przez sprzedającego, bo to wszystko wyjdzie. I tak z pół godziny można, niech pochodzi, pojeździć, sprawdzić, czy biegi nie wyskakują. Jakie luzy, wszystkie tam w środku można zobaczyć. Kabina się bardzo przydaje, mimo że jest bez klimatyzacji, to naprawdę jak nie ma wiatru, jak się kurzy z headera, to wszystko na was leci. A kabinka, zamykamy drzwi, jest o wiele przyjemniej. Tyle by było na dzisiaj.